Was w super modyfikacji do Minecrafta, którą chciałbym wam przedstawić. Jeżeli gracie, jeżeli gracie w Minecrafta już parę lat i pamiętacie stare wersje, to pewnie kojarzycie takiego moda, który nazywał się Clay Soldier Mod, bo także tak się nazywa. Link oczywiście jest w opisie do tego moda. I został on zaktualizowany do Minecrafta 1.122, czyli nowej, prawie najnowszej wersji, bo teraz wychodzi 1.13 już za niedługo. I o co chodzi w tym modzie modzie, jeżeli miałbym opisać go jednym zdaniem, w ogóle dzięki Kajtek. Za wybudowanie tutaj tej areny poglądowej, dzięki której mogę Wam w bardzo fajny sposób przedstawić tego moda. To jest jakby taki minimalistyczny symulator walk. Na przykład postawmy sobie: O kurde, tu jest, zobaczcie, tu jest naprawdę dużo tego, dużo tych jednostek. I nie, nie sugerujcie się z tym na przykład, że postawimy sobie takiego, o, postawiliśmy sobie takiego gościa i tak. No kurde, no to co, co, co dalej mam zrobić? No dobra, to są jakieś ludziki. Ale te ludziki mogą się e, bić na przykład z czymś takim. I zobaczcie, tworzy nam się totalnie zarąbista bitwa. I się zastanawiam, czy nie chcielibyście z tego jakiejś serii. Nie wiem, jakiejś wiecie, e, moglibyśmy arenki budować. Zobaczcie, tutaj mam przygotowane parę arenek, parę arenek, które można by było tutaj zrobić, ale to jest jeszcze nic, no bo no, kurde, to po prostu ludziki się biją i wygra, oczywiście, lepszy. E, chciałbym je. A, nie, nie, nie mogę ich zabić, musimy po prostu poczekać, aż one się. Em, aż one się same pozabijają. Także da dajcie, zbierzmy sobie te nasze żołnierzyki. Jak widzicie, niektóre są po prostu już rozwalone. To jest fajne, że możemy sobie je bez problemu później pozbierać. I tak naprawdę nic, e, nic więcej się tutaj nie dzieje. No, ja je puściłem, żeby Wam pokazać, mniej więcej na czym e, w skrócie ta modyfikacja polega, dla tych osób, które nie ogarniałem, ale jest jeszcze masa rzeczy, które chciałbym Wam przedstawić, dzięki czemu bitwy stają się o wiele bardziej interesujące. Dobra, już. Może, może ich zniszczymy. Dziękuję bardzo. Wrócili wszyscy. E, wszyscy wrócili pięknie. Dobra. Weźmy sobie tak. Weźmy sobie w ten sposób to zróbmy i to skasujmy. Dobra. Czyli mamy, jak widzicie, mnóstwo żołnierzy, którzy e, żołnierzyków bardziej, którzy po prostu mogą walczyć ze sobą, mają różne kolory. No mamy tutaj e, czerwonych, mamy niebieskich, białych, e, limonkowych, mamy melonowych. E, no, no są różne, okej? Okay? Nie chyba nie ma sensu, abym wam to po prostu pokazywał em, wszystko po kolei. Ale tutaj zaczynają się, w tych skrzyniach zaczynają się pewne elementy, które, e, które warto by było po prostu wam pokazać. Weźmy sobie jednego takiego żołnierzyka, OK. Mam nadzieję, że ty nigdzie kolego nie pójdziesz tutaj. I e, zobaczcie, możemy mu na przykład rzucić patek. I dzięki temu on sobie ten patyk podniesie, z tego co wiem. I będzie po prostu miał broń. Bum, dostał broń. Fajna sprawa, fajna. Weźmy sobie na przykład, dajmy mu zbroję. Proszę bardzo, załóż kolego zbroję. I już automatycznie staje się troszeczkę inną jednostką. I na przykład tutaj możemy mu dać tarczę, jak widzicie. To jest ulepszenie broni, to jest ulepszenie zbroi, czyli będzie miał jeszcze lepszą zbroję oczywiście. Na przykład rzućmy mu białą wałnę. Zobaczmy, zobaczmy czy to będzie działało tak jak my chcemy. Podniesiesz to... Halo, podniesiesz tą y, wełnę? Chyba, że to jest po prostu lepsza zbroja. To jest bardzo możliwe, że to jest po prostu lepsza zbroja i on tak naprawdę tego nie podniesie, bo już ma jedną zbroję? Spoko. E, broń dystansowa, no jeżeli nie miałby tego po prostu patyka... Kolego, ty, nie, nie zabieraj tutaj takich rzeczy. E, no, jeżeli nie miałby tego patyka, to pewnie można by było coś zrobić, ale to jest jeszcze nie wszystko. Możemy zrobić na przykład króla z jednej jednostki. A weźmy sobie tego. I pokażę Wam, jak zrobić króla, jak wygląda w ogóle król. Bo możemy mu dać koronę, możemy zbroję złotą i ulepszenie wszystkiego. To brzmi naprawdę fajnie. Weźmy sobie tutaj i rzućmy mu to wszystko. Ja już sprawdzałem, jak w koronie wygląda naprawdę fajnie, ale reszty, re, reszty nie. Kolego, czy Ty się zatrzymasz? Powinien, powinien sobie móc to wszystko założyć, e, ulepszenie wszystkiego, halo, ulepszenie wszystkiego, chyba że ja muszę mu dać broń i dopiero wtedy mu się to ulepszy. No, na, na to wygląda, czyli to jest mój król. Król em, glinianych żołnierzyków. O, gliniane, gliniane żołnierzyki. No, to jest właśnie coś takiego. Jeżeli z dzieciaka bawiliście się takimi żołnierzykami, to to jest mniej więcej odtworzenie tego em, po prostu w Minecraftzie. Co my mamy tutaj jeszcze? Em, mamy oślepia przeciwnika, czyli broń wspomagająca spowalnia przeciwnika, zwiększa szansę na critical damage, podpala przeciwnika, podpala dystansowe, podpala, gdy dostanie damage, czyli no, jak widzicie, tego jest po prostu tutaj masa. Ulepszenie jednostek, wybucha po śmierci, em, łódka, Okay, czyli na przykład jakieś wodne bitwy byśmy mogli tworzyć, niewidzialne, wskrzesza inne jednostki, czyli taki nekromanta powiedzmy wskrzesza spalone jednostki zwiększa prędkość, usuwa debuffy zmienia filera, pozwala widzieć niewidzialnych spadochron, ulepszenie ognistych broni, wyobraźcie sobie to jakie można by było fajne tutaj bitwy na tym toczyć, to jest taki potencjał w tym modzie, coś jak symulatory walk oczywiście, jeżeli nie wiesz o co chodzi, polecam się zapoznać z tym dobra, ulepszenia jednostek to już mieliśmy, zaraz za impuntywne to jest. E, tu nie za bardzo rozumiem o co chodzi, ale chyba polega to na tym, że po prostu e, tak, jakbyśmy grali w jakiś tryb zombie. Mamy jednego gościa, który jest. E, a w sumie możemy to nawet sobie sprawdzić. Czemu, czemu mam to pokazywać? E, czemu mam to pokazywać w ten sposób? Ok, postawmy sobie ósemeczkę. I teraz tak. Pek. Pek. Teraz za ja im rzucę perły. Czy oni te perły po prostu będą. Aha. Eee, a jeżeli dam wam to? Co, co tu się? Co tu właśnie się odwala? Czyli to jest coś na zasadzie takiej epidemii zombie. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Może jest inaczej troszkę. Ehm, no, mamy pozostałe ulepszenia, czyli po prostu świeci nic nie robiąca peleryna. Ja chcę zobaczyć nic nie robiącą pelerynę. Ek. kto będzie miał pelerynkę? Tak, ma pelerynkę, zobaczcie. Żeby nie było, mm, wszystko tutaj jak, jak widzicie działa, briki, nie może się ruszać, coś robi, ale nie wiadomo co i atakuje dopiero po oberwaniu. I mamy tutaj jeszcze zwierzęta, żeby nie było, że tylko e, możemy żołnierzyka i możemy sobie konika postawić i gościu od, od razu dosiada konia i może po prostu atakować na czymś takim. Dobra, także jeżeli mamy już wszystko za sobą, przedstawienie tego moda, to teraz czas na najlepszą rzecz po prostu, czyli stwórzmy sobie jakąś fajną bitwę. Jezu, ja to wszystko rozwalam, przepraszam za to, Tro troszkę mnie poniosło, ale stwórzmy sobie jakąś bitwę i sprawdźmy jak to będzie e, działało w praktyce. Bo to jest naprawdę duży, dla mnie to jest naprawdę duży potencjał do właśnie organizowania takich fajnych bitew. Dobra, weźmy sobie... Hmm. Tylko e, skorzystajmy... Przepraszam, może z tej areny na początku. I tu oczywiście możemy sobie podnieść, później te jednostki będą e, się atakowały nawzajem, ale weźmy dwa z takich tych przeciwko dwa z takich tych. To w ogóle jest jakiś ludzik, bo słyszę jak chodzi. O, widzicie? To jest ten peleryniarz. Wypierdzielaj peleryniarzu, nie, nie potrzebujemy ciebie. Weźmiemy oczywiście, trzeba będzie przygotować wszystkie, e, wszystkie potrzebne przedmioty. To na przykład możemy sobie wyrzucić, to nie będzie nam potrzebne. I damy im. Hmm. A rzucimy. Tak, sobie rozdzielimy na pół. E, będzie mniej tarcz. Czyli to będę musiał usunąć. To ja sobie spokojnie to wszystko sobie zapisuję. Tutaj w główce. Wy też będziecie. Niektórzy tylko mieli broń. Tutaj e, weźmy sobie. Okej, okay, coś takiego, dobra, czyli mamy już e, diamentowa zbroja, w sumie to też możemy niektórym dać, cztery, cztery diamentowe zbrojki, pyk pyk, czyli sobie na bieżąco może będę usuwał, wydaje mi się, że to będzie naprawdę spoko sprawa z tymi bitwami, przepraszam, że ja się tam, tak tym jaram cały czas. I cały czas wam mówię, o, to będzie fajne, to będzie fajna. Może się okazać, że to będzie nuda, ale no, tak na pierwszy rzut oka to wydaje się fajne. Spoko. Po prostu bardzo, bardzo. Ech, znowu on tu jest. Dobra, weźmy sobie dwa Magma krymy W sumie to się stakuje. Dlaczego, dl dlaczego o tym nie pomyślałem? Mm, podpalenie dystansowe, podpalenie przeciwnika. Raz, dwa, raz, dwa. I teraz chciałbym jeszcze na przykład usuwać efekty jakiegoś healera mieć. Usuwanie ognistych pozwala zamienia w filera. Raz, dwa, raz, dwa. Tak, tak żeby to było w miarę wszystko um, ładnie zrobione. Tutaj chyba nic nie potrzebujemy. Możemy jakieś pelerynki im dać, nie może się ruszać, nie może atakować, nic nie robiąca peleryna. A, damy wam. Po siedem pelerynek na każdego. Tak żeby wiecie, było to wszystko ładnie. Um, Ładnie, ładnie ze sobą skomponowane. I teraz mamy te koniki. Tylko pytanie, czy powinny być, powinny być na przykład. Um, o. Pegazy. ok. i teraz mamy Lapis blue. Lapis lazuli. Ale czy są niebieskie po prostu. Wiecie, ja nie chcę, żeby one się biły między sobą. Dobra, miejmy nadzieję, że to zadziała i teraz musimy to wszystko po prostu zrespić sobie tutaj. Pek, mamy koniki. Uwaga. Dobra, oni już widzicie, dosiadają i teraz musimy im wszystko po prostu wyrzucić. Oni sobie powinni to wszystko pobrać. Zobaczcie, już się armia uzbroja. Jezu, jakie to jest dobre. Ten młot jest po prostu totalnym sztosem. W ogóle, Kajtek mi sam powiedział o tym, żebym to nagrał, także dzięki niemu tak naprawdę widzicie widzicie ten film. E, oni, one latają do góry sobie. Dobra. Czy wszyscy są gotowi do bitwy? Go! I. chwila, czy oni się. <grywia> Sekunda. E, panowie, nie wiem czy wiecie, ale wy powinniście między sobą się bić. Znaczy. Mo może ja muszę im jakoś pomóc, kurde? Pamiętajcie, że to jest jakaś wczesna wersja tej modyfikacji. Także może coś nie działa, ale jak widzieliście poprzednio, było ok. Co coś po prostu. Gdzie oni chcą wyjść? A, chyba że oni po prostu chronią króla. Ej dobra, ta w ogóle gdzieś armia uciekła tutaj. Tak, oni możliwe, że chronią króla. Zobaczcie. Czyli gdziekolwiek król się przemieści, czyli niepotrzebnie dawałem dwóch króli. No, niepotrzebnie to robiłem. Gdzie oni wszyscy po prostu lecą za królem? Ja pierdziele, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? No ale dobra, wie, wiecie, takiego kolejnego błędu już nie popełnię raczej. Tylko gdzie jest król? Tu jesteś. Okej okay. i chciałbym, chciałbym żebyście, żebyście zaatakowali. Weźmiemy sobie na przykład blue, zwykłego blue soldierka. Albo light blue. Pyk. No i widzicie, one się biją nawzajem, ok, czyli teraz musimy je jakoś e, po prostu sforsować, żeby oni się zaczęli nawzajem atakować. Dobra, weźmy sobie coś takiego. No i oni się z nimi biją, a ja chciałem, żeby ta armia, ale zobaczcie, ta armia z drugiej strony już uciekła. I chyba mamy nowego króla, tak, dobra, bo koroną nie opuścił i po prostu przekazał, jakby, kolejnemu. Jezu, dobra, e, czy mogę jakoś to wszystko zniszczyć? Zastanawiam się, weźmy sobie kill E i uwaga, czy wszystko zostanie zniszczone? Całe, wszystkie oddziały? Dobra, wszystko zostało, e, wszystko zostało rozwalone. Ale spokojnie, 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 mam jeszcze, jeszcze lepszy pomysł. Widzicie, oni jednak chronią króla, no dobra, to mogłem sobie o tym pomyśleć. E, weźmiemy, rzucimy najpierw wszystkie te przedmioty. To po prostu to rzucimy i teraz a, weźmiemy, stworzymy, znaczy po prostu wezmę wszystko i niech się napierdzielają nawzajem. Pyk, 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 pyk. Jeszcze jeden oddział. I niech po prostu się biją. Ja mogę iść im po przedmioty jakieś. A na przykład weźmiemy sobie tak, tak, tak. Będziemy już rzucali po prostu. Łapcie broń! <grych> bicie się wszyscy ze sobą! Oczywiście można by było z tego zrobić bardziej skoordynowane walki, jakieś nie? E, bardziej taktyczne. Tam właśnie mam więcej arenek przygotowanych, ale na razie, żeby po prostu zobaczyć ten młyn, jaki tu się dzieje, po prostu. Zastanawiam się, które, które wygrają, bo nie mam żadnych dostępnych statystyk, która broń jest na przykład lepsza, która bije więcej i tak dalej. Także to jest naprawdę. Totalna losowość tutaj, to co się dzieje. Może za chwilę sobie przejdziemy, zrobimy taką mniejszą troszkę bitwę, bo zobaczcie, tutaj możemy zrobić to na więcej armii, na przykład tutaj mamy na pomarańczowy, tutaj na biały, tutaj na żółty, czerwony, także o, tu jest kolejna arenka. W sumie skorzystamy sobie z tej arenki. No, tak, tak na dwa. Jeżeli po prostu będziecie chętni, to wtedy byśmy sobie pograli na przykład na tej Arence i na tej w następnym filmie już możecie na przykład dawać jakieś pomysły na bitwę, e, jakie można by było zrealizować w tym modzie. Pozobaczcie, one, one dość długo trwają, nie? To nie jest tak, że chwila moment, tak jak w symulatorach walki to było, że chwila moment i po bitwie tak naprawdę. Nie, 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 nie. Tu jest. Tu jest to o wiele. O wiele dłuższe wszystko. Dobra, bijecie się jeszcze? totalny młyn tak próbuję, próbuję rozkminić kto co robi nie ale to, to się nie da po prostu nowy symulator walk tak mógłbym w sumie nazwać wow co to jest aha ale zarąbiste no tu są zobaczcie to są jakieś takie specjalne wszystko bloki to tak wszystko ładnie wygląda to jest chisela wszystko zrobione dobra panowie 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 ja wiem, że wy się chcecie. Okej, okay, oni się nadal rozwalają. Już myślałem, że tak nie będzie. Możemy zrobić. <laughs> dobra, 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 dobra. Już mam, e, już mam pomysł znowu. Kill. E. Zrobimy. Rzeczywiście tam. Już, już, już mam zarąbisty pomysł na bitwę. Zrobimy samobójców po prostu. Oni wszyscy będą się. Chcieli wysadzić. Dobra. Was wszystkich możemy też pozabijać. A rękę troszkę rozwaliłem, ale spoko, w razie czego po prostu wgram sobie, wgram sobie nową i tak, weźmy clear, po prostu nie potrzebujemy tego i co, co, mi jest potrzebne, jedną to będą po prostu czarni, czarni żołnierze, powiedzmy dwa oddziały i drugimi będą różowi żołnierze, chociaż tu są pewnie kolory jakieś inne, biali i czarni, no dobra, weźmiemy sobie białych i czarnych, żeby to łatwo było, można to śledzić, czemu nie. Czyli w sumie to mogę sobie usunąć. White Soldier. Dobra, będziemy mieli pojedynek białych kontra czarnych żołnierzyków. Teraz jednym damy... Czekajcie, gdzie to jest? Nie może się ruszać, atakuje dopiero po overwanie. Nie może atakować, nic nie robiąc, po prostu świeci. To chyba było tutaj. Spadochron, usuwa debuffy, zamienia w healera. Ok, damy im sześciu healerów. Wskrzesza spalone jednostki, wskrzesza jednostki, zwiększa prędkość, pozwala widzieć niewidzialnych. Łódka wybucha po śmierci. O! Dokładnie to my chcemy tutaj zrobić. Żeby, te, żeby oni wybuchali po śmierci, a oni będą musieli się po prostu obronić przed tym. Wydaje mi się, że to będzie całkiem fajna bitwa. Króla nie dajemy, bo wiadomo jak to się skończyło ostatnim razem. Także dajmy im o, troszkę, troszkę broni i troszkę... Tarcz. O kurde, coś popsułem. Dobra, to chyba będzie spoko. Tym możemy dać w zamian zbroję. I powinno być, powinno być, okej, teraz muszę sobie po prostu pousuwać to wszystko. Eee, wam tutaj, nie, to muszę usunąć, to muszę usunąć, to też, to też, to też i to też. Dobra, i to powinna być fajna bitwa. Przynajmniej w założeniach jest, jest naprawdę fajniutka. Tu sobie oczywiście zryspimy wszystkie jednostki zaraz. Także weźmy sobie tak. I teraz najpierw postawmy tych. Teraz rzućmy im zbroję. Żeby każdy też miał zbrojkę. A, czekajcie, czy wszyscy mają już zbroje? Ile tego zostaje? A nie, dobra. To jest jedna zbroja po prostu na jednego żołnierza. I z drugiej strony mamy tych. W sumie odwrotnie kolory wziąłem, ale przynajmniej będzie ich widać teraz. Tych białych. O. I rzućmy im to. Jakiegoś healera muszą mieć. Dobra, macie healera? mają healera i zobaczcie. Hiller starczą. I pytanie, czy oni ruszą na siebie? Bo to jest, to jest bardzo zastanawiające. Na pewno będzie tak dokładnie. To Mikajtek nawet mówił, że po otwarciu tego trzeba chwilę poczekać, bo oni widzicie, zaczną się rozchodzić i dopiero jak się zobaczą nawzajem, to wtedy. O! To wtedy zacznie się po prostu ta prawdziwa bitwa. I no i mamy to jednak. Mamy, tu jak widzicie, wygląda już o wiele lepiej. Coś takiego. Zobaczymy, czy. Z tymi wybuchami to sobie poradzą. Czy też nie? Jedni mają zbroję, mają przewagę jakąś tam. O! Dobra, mamy, mieliśmy pierwszy wybuch. Gdybym w ogóle miał tu wskrzeszane jednostki do wskrzeszania, to byłoby jeszcze lepiej. Ale nie mam czegoś takiego, także musimy, musimy sobie radzić. Dobra, kto wygrywa? To mnie zastanawia. Biali? Chyba biali jednak. Ja myślałem, że po prostu, gdy będą wybuchali ci czarni, to e, będą zabijali te jednostki, ale nie. Jednak tak to nie działa. W ogóle cieka ciekawa rzecz, bo. One omijają, to widzicie, wszystkie przeszkody typu, e, nie wiem, jakąś lawę, to nie wpadają do tego specjalnie. A się bałem, że tak będzie, że będą zbyt głupie te jednostki, ale nie, 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 nie. Wszystko jest pod kontrolą. Także co? Zostaw się łapę w górę. Po prostu w tym momencie każdy zostawia łapkę w górę. Jeżeli chce więcej tego moda na kanale, żebyśmy zrobili z tego jakąś serię, wycie, oblężenia zamków, no tak naprawdę. Em, nie ma ograniczeń, co można zrobić w tym modzie. Czekajcie, oni się biją jeszcze z jednym, tak? Z tego co. tu, bitwa pod mostem tu jest. <totopijak> Ta, mamy bitwę pod mostem. Czy je, jeszcze ktoś tam żyje? Weźmy sobie Game Mode 3. Uwaga. A nie, one się topią. Dobra, czyli co? Biali jednak wygrali. Białe jednostki były lepiej przygotowanie, e, przygotowane. Mówię, tu i czekajcie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pięć armii mogłoby się ścierać. To już w ogóle byłby młyn, gdybyśmy jeszcze zrobili to na przykład na 64 jednostkę, żeby każdy oddział liczył, to, to mogłoby być naprawdę spoko, Także co moi drodzy, ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. To był Clay Soldier Mod. Link, oczywiście, do pobrania będzie w opisie. Do zobaczenia. Cześć. Papa. Pa. Mam nadzieję, że wszystko w ogóle dobrze przedstawiłem. Bo się boję, że o czymś zapomniałem, ale nie, powinno być Git. Heja.